A witam serdecznie, Tomek Miodek. Jest 9 rano, jestem w mojej pasiece tutaj za domem. Sprawdzam przed chwilą na termometrze, jest 12 stopni. Nie wiem, czy słychać te pszczoły, czy ten mikrofon to zbiera, ale pszczół jest dużo w locie. To chyba jest dzisiaj pierwszy taki dzień, gdzie o tej godzinie po prostu tyle widzę pszczół w locie. No pomału to się buja, bo na początku oczywiście mieliśmy oblot i te pszczoły tak się bujały. Było widać pszczoły na wlotkach, ale dzisiaj widzę taki po prostu konkretny wyprysk. A mamy 20 marzec dzisiaj. No i dzisiaj chcę tu troszeczkę tak trochę popatrzeć. Wziąłem sobie kamerkę ze sobą. Chcę sobie tak popatrzeć tutaj, co tutaj te pszczoły. No rzućmy okiem na te wlotki, zobaczmy jak to się tutaj buja. Tutaj inne ule OSB. Widać, mamy coś takiego. Tutaj sobie popatrzmy. Jeszcze. Zobaczymy, czy tam noszą jakiś pyłek te pszczółki. Widać ładnie, pszczoły latają dzisiaj. I to w każdej rodzinie, gdzie się nie pójdzie. Tutaj ta pszczółka, to co to jest? To jest celka. Widać cele. Tam obok będzie też cele. Widać, dużo tych cel sobie też narobiłem. Tak pół na pół. Mam pół pasieki Bakwas KB, pół pasieki cele. Proszę zobaczyć. No dzisiaj jest ładnie dużo pszczół w locie. I to w każdym ulu. Wlotki są zredukowane, dennice są zamknięte. Tam jest pusty. No i tam są. Dzisiaj ładnie. Dużo pszczoły na wlotkach. I to wszędzie dzisiaj nie popatrzy. Wszędzie widać, jak pszczoły wchodzą do ula z pyłkiem. Dzisiaj sobie rozpuściłem troszeczkę płynu, żeby takim tak po 200 tutaj na tej pasiece dać. No i chciałem troszeczkę też o tym pobajerować. A odnośnie w normalnej sytuacji, jakbym tylko ustawiał swoją pasiekę w tym roku na miód, to nie ma potrzeby, bo pokarmu jest tyle i czy tam na ciaście pszczoły by spokojnie się ładnie rozwinęły. Bo co się może zdać? Na przykład teraz, jeżeli będę podawał pokarm, no to wiadomo, co to wywoła. Wywoła to po prostu szybszy rozwój rodziny. Szybciej pojawią się trutnie w takich sytuacji. I też może być takie zagrożenie, że w warunkach, jak już się pojawi główny pożytek, pszczoły będą wchodziły w nastrój rojowy, co jest akurat, jak się rozpoczyna pożytek, to jest nam niepotrzebne, bo my chcemy, żeby pszczoły nam nosiły miód, a nie żeby się zaczęły roić. Ale mój ten rok będzie trochę... Dlaczego ja się dzisiaj zdecydowałem, żeby trochę im podam syropu? Bo to pierwszy raz, bo wcześniej, tak jak mówiłem, było ciasno. A ja się zdecydowałem tylko dlatego, bo natrzaskałem bardzo dużo uli. Mam 205 korpusów. I to powiedzmy, kurczę, mam 70 uli do zasiedlenia, a nawet około setki. Chyba tak, wyjdzie mi około 100 nowych rodzin. I głównie to jest moja tutaj przydomowa pasieka. Dlatego mi się tutaj najlepiej pracuje, w sensie takim, bo to jest wiadomo blisko domu, tutaj łatwo się robi te odkłady, bo i to można je robić nawet przed obiadem i tak dalej. Jak się czeka na obiad, można zrobić 2-3 odkłady. I dlatego większą część tych odkładów będę planował, żeby na zrobienie tej pasieki. No i się nie boję tych nastrojów rojowych, no bo jak tylko będzie się ten hodowlany, to wszystko nam pogoda będzie o tym mówiła, o tym hodowlanym. Cześć! Pogoda nam podpowie,
kiedy to już będzie można hodować matki, no i wtedy będę sobie robił odkłady na poczet tych moich nowych korpusów, które będę chciał sobie tutaj zapełnić. I tylko dlatego właśnie się zdecydowałem dzisiaj tak troszeczkę małymi dawkami i te pszczoły podgonić właśnie, żeby potem mógł zrobić... Bo oczywiście to ma bardzo duże znaczenie, bo jak się uda zrobić szybko odkłady, to te odkłady będzie można wywieźć jeszcze na grykę i może coś się uda, zanim wyda się pieniądze na zazimowanie tych odkładów, może się uda jeszcze troszkę wyciągnąć tych pieniędzy. To jest biznes. Znowu mówię o pieniądzach, a nie miałem. Odnośnie tego syropu, on jest koloru żółtego, bo jest apilak. Ostatnio jest taka duża rzecz, na przykład bardzo dużo się mówi w pszczelarstwie, może tutaj nie u nas w Polsce, chociaż też o pH w ulu, nie? I wiadomo, że na przykład jak pH miodu to jest od 3,2 do 4,5. Tak podają źródła. Przynajmniej te źródła, które ja czytałem, to mówią coś takiego, mówią o takim pH miodu. I to jest jakby naturalne pH, można powiedzieć, też ula między 3,2 a 4,5. No i teraz, dlaczego ja mówię, że taka ważna rzecz jest o tym pH? Bo ja dopiero pH mierzę może od 2 lat. pH wody u mnie tutaj, jaka jest w kranie, mam tu swoją studnię, jest 5,5. No to patrzcie, jaka to jest różnica, nie? Cukier jest neutralny, jak dodaję cukru, to to się wcale nie zmienia i mam te pH mojego syropu jest około 6. Nie, tak mi się to zawsze mniej więcej zbada. Można sobie kupić takie, bo są też takie elektroniczne urządzenia, ale naprawdę nie warto ich kupować. One kosztują około 100 zł i one przekłamują. Są specjalne płyny kalibracyjne, żeby zrobić, ja mówię, żeby zmierzyć prawdziwy pH. Ale są takie paski i chyba taki komplet kosztuje 20-19 zł i tam można zrobić chyba 60 różnych pomiarów. Więc chyba warto to mieć. Bo teraz to wygląda tak, według teorii, że pszczoły znoszą pyłek do swojego ula, tak? I na przykład one potrzebują, one nie mogą jeść tego pyłku bezpośrednio, go spożywać, więc one go muszą najpierw przerobić, tak? Muszą go jakoś przerobić. No i one używają do tego drobnu strojów i... No i robią tą pierzgę. No już tam nie chcę się wbijać w te szczegóły, bo nie jestem przygotowany, jaki jest ten dokładny proces. No ale potrzebują po prostu użyć i zaprzęgnąć do tego jakieś drobne ustroje, które im to zrobią. No i my w tym momencie, jak podajemy płyn o pH 6, czyli podnosimy te pH tego ula, połowy tych drobnych ustrojów, które są potrzebne w tym procesie, żeby rozkładały ten pyłek, one po prostu giną, albo po prostu te pH im nie odpowiada. Jest coraz więcej o tym pH i się mówi. I też się mówi właśnie, że ta zmiana tego pH w rodzinie pszczelej nie jest dobra. No i ten przykład, co ja tutaj podałem, właśnie te drobne ustroje i te rozkładanie tego pyłku, jakoś to dla mnie logicznie to działa. Jest taki środek na rynku, się nazywa Apilac. Bo jak można obniżyć pH swojego płynu, nie, który podajemy, swojego syropu? Ja tu obniżyłem do 4, trochę poniżej 4, tak jak patrzałem na tą karteczkę, to tak może nie 3,5, może troszeczkę wyżej, poniżej lekko 4 mam pH teraz, w tym momencie. A ja to zrobiłem dodając apilaku, bo tam to są bakterie kwasu mlekowego i tam chyba jest witamina C i tak dalej. To jest taki proszek i ja go tu odpowiednio, tylko nie korzystam z tej instrukcji, która mi pisze, ile tam trzeba należy go dawać, bo to jest mi niepotrzebne. Ja po prostu tylko używam go do pH. No i taki mam kolorek, wyszedł mi tylko po dodaniu tego apilaku i sobie zbiłem pH do poniżej 4, tak jak wcześniej. No i tylko właśnie chciałem o tym pH powiedzieć, bo to jakby ostatnio bardzo dużo się o tej kwestii mówi. Nie wszyscy na to zwracają uwagę, ale już temat się pojawił i dla mnie tak te wytłumaczenie, o którym ja mówiłem o tym przykładzie, ja ten przykład czytałem, to był Michael Bush, on na swoim wideo, on to bardzo dokładnie tłumaczy. No nic, ja tutaj będę teraz, mam tutaj kilka butelek takiego płynu.
Aha, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć odnośnie tego pH, no bo wiadomo, już to jest stwierdzone, że na przykład wszystkie choroby czerwiu, typu grzybice, typu zgnilec amerykański, one wszystkie pojawiają się, jak jest w ulu pH 6. I tylko wtedy się one pojawiają. Tak to wygląda. Małe daweczki. Przy okazji ściągnąłem trochę daszki i tak zostawię to trochę na słońcu, może godzinę, bo tam wiadomo, jak to zawsze po zimie trochę wilgoci było. Niech to właśnie na takich otwartych daszkach się trochę wywietrzy. To na razie na tyle z dzisiejszych moich prac. Pasieka przezimowała w bardzo dobrym stanie. Pszczoły są wystarczająco dobre, jak na tą porę roku. Rzepak tuż, tuż. I będziemy oblizywali paluchy. Wow, z miodu. No dzisiaj to koniec. Dziękuję pięknie i do następnego razu. Tomek Miodek. Ciao, bye, bye.